W miniony weekend doszło do niebezpiecznej sytuacji. W naszym województwie nie było nikogo, kto mógłby odebrać telefon od osób dzwoniących na numer alarmowy. Tutaj zadziałał system wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, który polega na tym, że jeżeli by doszło do tak krytycznej sytuacji, że nikt nie odbiera telefonu, wtedy automatycznie odbiera to następny zespół w województwie na przykład obok. I przejmuje tutaj całą akcję ratunkową. Na co dzień telefony do pogotowia z Lubina czy z Legnicy są odbierane na miejscu. Sytuacja z brakiem dyspozytorów medycznych w regionie mogła mieć wpływ na czas dojazdu pogotowia do pacjenta. My dostajemy tylko zgłoszenie. Rzeczywiście ten czas dojazdu czasami jest bardzo długi, ale tak naprawdę to jest rola dyspozytora. My też nie możemy tutaj narażać siebie, czy też pacjenta, czy innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia czy zdrowia poprzez dojazd, tak? Bo jeżeli mamy wyjazd na syrenie, to nie znaczy, że mamy jechać z największą dopuszczalną prędkością. Powodem takiej sytuacji były zwolnienia chorobowe oraz urlopy dyspozytorów medycznych. Służby wojewody dodają, że obecnie w Centrum Powiadamiania Ratunkowego działa pełna obsada. W ostatnich 2 miesiącach zatrudnionych zostało 5 kolejnych dyspozytorów. Miało to charakter incydentalny. Sytuacja została jak najszybciej naprawiona przez nas i nie ma już żadnego zagrożenia. Każdego dnia na numer alarmowy pogotowia w naszym województwie dzwoni prawie 1200 osób. Ponad 800 razy karetki muszą wyjeżdżać do pacjentów.